W ramach 16. kolejki drugiej ligi koszykówki mężczyzn w hali sportowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się mecz pomiędzy Doralem ZK Mołnysą Kłodzko a hawajskimi koszulami Bank Spółdzielczy Żory. Hawajskie koszule przyjechały rozegrać mecz z Doralem. Czy macie jakąś receptę na pokonanie tego zespołu? No, receptę mamy, na pewno jej teraz nie zdradzę. Pytanie brzmi, czy recepta okaże się skuteczna. Jak najbardziej Doral jest w naszym zasięgu. U nas nawiązaliśmy walkę, przegraliśmy, to fakt. W zeszłym roku przegraliśmy pod Ogrywce, u nas wygraliśmy. To są zbliżone drużyny, tak uważam. Zobaczymy, boisko zweryfikuje. Słyniecie z tego, że jesteście, drużyna jest bardzo dobra właśnie w rzutach za trzy punkty. Czy dzisiaj to wykorzystacie? Oby. Natomiast stara zasada koszykarska mówi, że rzutem trzypunktowym nie wygrywa się meczu. Zawodnicy z Dorala mają dobrych zawodników podkoszowych. Tutaj musimy przede wszystkim starać się nawiązać wyrównaną walkę. Jeżeli do tego dołożymy naszą skuteczność w rzutach z dystansu, no to tym lepiej dla nas. A z jakim składem przyjechaliście? Czy to jest najsilniejszy Wasz skład? Tak, na dzień dzisiejszy jest to nasz optymalny skład. Wiadomo, kilku zawodników było wcześniej kontuzjowanych, już po prostu nie bierzemy ich pod uwagę. Na tą chwilę jest to nasz najsilniejszy skład. Bo przed Wami można powiedzieć, że jawi się wizja play-offu. No, walczymy o to miejsce, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze doszło to jedno premiowane awansem do play-offów, ósme miejsce. Tak jak Doral, my również o nie zamierzamy walczyć. Ten mecz, można powiedzieć, w tym kontekście jest za 4 punkty. Jak jesteście przygotowani do tego meczu? Znaczy, no, dla nas to jest mecz o wszystko. O to, czy jeszcze będziemy mieli o coś grać w tym sezonie, bo ze względu na zmiany w zasadach rozgrywania play-offów i play-outów, gdzie play-outów już nie ma, a play-offy są o jedno miejsce zwiększone, grają drużyny 1-8, no to jest to dla nas bezpośredni rywal o to ósme miejsce. No jeżeli ten mecz dzisiaj przegrywamy, to tak naprawdę już nie mamy szans na te play-offy, zostają tylko jakieś matematyczne, a spadku nie ma, więc tak naprawdę to jest dla nas mecz o utrzymanie jakby się dalej w grze w tym sezonie. Z jakim składem zagracie? Czy to jest najsilniejszy skład? No nie ma Rafała Urlicha, ale tak, w tym momencie to jest najsilniejszy skład, jaki możemy wystawić do meczu. W pierwszej piątce Nysy znalazł się Czesław Radwański. Już w drugiej swojej akcji rzutowej popisał się celną trójką. Pierwsze minuty, jeśli chodzi o zdobycz punktową, były dość wyrównane. Po niespełna 5 minutach gry Nysa wygrywała 9-8. Ale po akcji 2+1 Zadenckiego prowadzenie było po stronie gości. Po 10 minutach gry minimalnie lepsi okazali się doralowcy, prowadząc z HK Żorami 22-21. Na początku drugiej kwarty przyjezdni, wykorzystując proste błędy kłodzkich graczy, wyszli na prowadzenie 30-24. W 14 minucie przewaga HK wzrosła do 9 punktów, 34-25, ale w odpowiedzi celną trójką popisał się Cieśla. W kolejnej sytuacji 3 oczka w akcji 2+1 dołożył Bartkowiak i część strat udało się odrobić. Dobrze w szeregach Nysy spisywał się Robert Cieśla, który chciał zrehabilitować się za ostatni mecz z Albą Chorzów. W 18 minucie na tablicy był już remis 41-41, a to za sprawą Michała Weissa, który popisał się rzutem trzypunktowym. Jego wyczyn, i to dwukrotnie z rzędu, skopiował Robert Cieśla i doralowcy odzyskali prowadzenie w meczu i na długą przerwę schodzili, wygrywając go 49-45. No, na razie wynik jest na styku. Jakoś trójka siedzi, no trzeba w trzeciej kwarcie odskoczyć i spokojnie wygrać ten mecz. Na razie jest tak, że trójka wpadła i jest dobrze. Również zawodnicy z hawajskich koszul przed kolejnymi kwartami byli w pełni optymizmu, a celne rzuty za 3 punkty Doralu były dla nich tylko częściowym zaskoczeniem. Aczkolwiek spodziewaliśmy się tego, no nie do końca pamiętaliśmy o tym. Przed meczem mówiliśmy o tym z trenerem, że jednak będzie czasami na pewno taki fragment, gdzie Doral się będzie skupiał na tych rzutach za 3. No i znowu wypromowaliśmy pana Cieśle, tak? Także będziemy na niego uważać na pewno w drugiej połowie meczu. Myślę, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiem, jak gramy, tak? Na drugą część spotkania zespół Marcina Radomskiego miał 4 oczka więcej niż hawajskie koszule. W trzeciej kwarcie co prawda utrzymywała się przewaga Nysy, wywalczona po pierwszej połowie meczu, ale miejscowi nie byli w stanie zbudować większej przewagi punktowej.
Swój show trójek, jak w konfrontacji z Pogonią Prudnik, serwował Robert Cieśla. W 27 minucie Kłodczanie wyszli na prowadzenie różnicą 11 oczek, 69-58. I ostatecznie trzecią kwartę zakończyli wynikiem 74-67. Mieliśmy pracować nad tym, żeby mocno spod kosza punktować, bo tam czuliśmy, że drużyna przeciwna jest troszkę słabsza. W trakcie meczu okazało się, że dzisiaj dalej i Robert Cieślal, i Czesiek, i kilku innych zawodników było dobrze dysponowanych na dystansie. To nam na pewno mocno pomogło. Przed ostatnią ćwiartką meczu bliżej wygranej byli koszykarze Marcina Rodomskiego, którzy w zapasie mieli 7 oczek na plusie i dalej powiększali przewagę po akcji 2+1 Jarosława Bartkowiaka. Na 7 minut przed końcową syreną Nysa wygrywała już 81-67. Goście zerwali się jeszcze do walki, rzucając dwie trójki z rzędu. Po kilkuminutowym przestoju na indywidualną akcję zdecydował się Marcin Kowalski, który pozwolił jego drużynie odskoczyć na 8 punktów, 84-76. W ostatnich sekundach meczu Robert Cieśla próbował rzucić za 3 punkty, ale nie udało się i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 97-84 dla Doralu ZK Mynysy Kłodzkiej. AHK Bank Spółdzielczy Żory kolejny raz został pokonany. Rzucali na ponad przeciętnej swojej skuteczności. No, bardzo dobrze wyglądali w tym elemencie, zwłaszcza Cieśla. No cóż. A jakie założenia taktyczne były na mecz, może tam sprawdzić? No, chcieliśmy właśnie ograniczyć przede wszystkim strefę podkoszową, no, to zawsze jest coś za coś w koszykówce. Otworzyły się tym samym pozycje na obwodzie, które Doral wykorzystywał, także w tym bym upatrywał przyczyn porażki. No, trochę martwi dużo tych strat, bo to było zdecydowanie za dużo, no, ale 97 punktów w ataku to jest nasze rekordowe osiągnięcie w tym sezonie. Miłe jest to uczucie, bo na to pracowaliśmy, bo w tym tygodniu trochę więcej mieliśmy treningów, pracowaliśmy rzutowo, no i cieszę, że ta forma rzutowa przyszła w najważniejszym momencie, bo tak jak mówię, presja jakby na drużynie mocno ciążyła, bo to był dla nas bardzo, bardzo ważny mecz. Za tydzień Doralowcy zagrają na wyjeździe z GKS Tychami, a u siebie zagrają w sobotę 16 lutego z GTK Fluor Gliwicami. Mecz odbędzie się o godzinie 17. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.